Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moje drogie koleżanki i drodzy koledzy, dzisiaj troszeczkę ciszej, bo mamy tutaj Bobo, który śpi i nie możemy go obudzić, także trochę dzisiaj będzie ciszej, bo wiecie, że ja mam tendencję do po prostu darcia się. Ale dzisiaj zapraszam was na odcinek specjalny analizy kolorystycznej. Bardzo wam się podoba ta seria i pisałyście, że chciałbyście zobaczyć typ chłodny na moim kanale, a ostatnio ja jestem ciepła, Basia była ciepła, więc dzisiaj mam Darunię. Specjalne zamówienie. Specjalne zamówienie. Daria się zgodziła wystąpić w tym filmie, żeby wam pokazać, jak przebiega analiza kolorystyczna. No już wiecie, na chłodnym typie kolorystycznym. Daria już miała robioną analizę przez Anię Przybylską, fokusowaną. Pozdrawiamy cię, Anusia, jak oglądasz. No i dzisiaj wam pokażę właśnie, jak wygląda uroda chłodna w porównaniu do ciepłej, czyli na przykład do mnie. Także zaraz zobaczymy, jakim typem kolorystycznym jest Daria, jak wygląda w tablicach, jak wygląda w chustach i mam nadzieję, że będziecie mogli na własne oczy zobaczyć, jak to działa. Ta kawa mi dała delirkę. Spartańskie warunki. Zanim przejdziemy do filmu, to chciałabym tutaj dać znać, że nagrywałam ten film przy ustawieniach automatycznych, czyli balans bieli się zmieniał, także kolory niestety nie są odwzorowane do rzeczywistości. Niestety troszeczkę kamera przekłamuje, ale mam nadzieję, że i tak będziecie widzieć różnicę. I oprócz tego Daria też ma henne na brwiach, bo jej brwi naturalnie są troszeczkę jaśniejsze i te włosy też są jaśniejsze w rzeczywistości, ale tutaj w kamerze wyglądają na ciemniejsze. No, to tyle tak naprawdę, ale mam nadzieję, że film i tak wam się spodoba i zauważycie też różnice i miło wam się będzie oglądać. To tyle. Jeżeli chodzi o proces, to oczywiście będę używać tablicy. Tablic od Kasi Soi. Zostawię wam w linku. No i oczywiście moich chust. Ale chust nie używam do procesu, tylko później, żeby pokazać różnice między kolorami, więc zacznę sobie najpierw. Wy już wiecie, że Daria jest chłodnym typem kolorystycznym, ale przyłożymy teraz palety ciepłą i chłodną, żebyście jeszcze mogli zobaczyć. Zobaczcie, co się dzieje, jak przekładamy ciepłą tablicę, ciepłą stronę. To są te twoje kolory, tak? To jest jesień, tak, ciepłe. Ogólnie ciepłe. I zobaczcie, jak wygląda ładnie po przyłożeniu chłodnych. Szok. Cera wygląda na bardziej jednolitą, świeżą, oko jest podkreślone. Natomiast przy tej ciemnej, ciepłej, myśmy już to robiły wcześniej do lusterka, wybijają się bardziej, przepraszam, tutaj wybijają się bardziej zaczerwienienia na twarzy i no korzystniej wygląda na pewno Daria w nie, ja nie potrafię tego opisać, ale widać jak przestawiasz zimną tablicę. Po prostu cera jest zdrowsza, bardziej promienna, dokładnie. I to jest właśnie to, natomiast u mnie byłoby całkowicie na odwrót, także pierwszy krok. A jeszcze ci przyłożę tutaj taką, to jest taki próbnik ciepłych i chłodnych kolorów, że można zobaczyć, to też są fajne propozycje nudziaków, do pomadek albo, na przykład, albo tak? Lakierów do paznokci na przykład, no. No i też nawet patrząc tak, widać. Więcej tonów jest na tej palecie niż na tej. Ta jest chłodna, ta jest ciepła. Teraz pokażę wam trzy palety letnie i w każdej z tych palet Daria będzie wyglądać dobrze, ale w jednej będzie wyglądać najlepiej. To jest lato z podtypem wiosny, czyli lato najjaśniejsze. Czyli uroda przede wszystkim jasna. Przyłożmy tutaj, proszę bardzo, tak wygląda Daria w palecie lata z podtypem wiosny. Później mamy lato z podtypem jesieni, czyli paleta najbardziej harmonijna, najbardziej zgaszona. Tak wygląda Daria w niej. No i ostatnia paleta to jest lato z podtypem zimy, czyli paleta najchłodniejsza. I właśnie w tej palecie Daria wygląda najlepiej, dlatego że Daria nie jest jej priorytetem, jest to, że jest chłodna. I taki jest właśnie też priorytet tej palety, że ona jest przede wszystkim chłodna. Lato z podtypem jesieni jest najbardziej harmonijne i troszeczkę ma ciepła. O nie, złą paletę przyłożyłam. Lato z podtypem wiosny, przepraszam. To jest nie jest zła ta paleta. Nie jest, w każdej wyglądasz dobrze, bo one wszystkie są letnie. Natomiast zobacz, twoja uroda jest ciemniejsza. Jeżeli byś miał jaśniejsze włosy z natury, po prostu ta paleta ogólnie jest zbyt delikatna, dlatego że ty masz, twoja uroda jest wyrazista, chociaż jest jasna, chłodna, to widzisz, masz jasny, brązowy kolor włosów, albo powiedzmy, że to jest ciemny blond. Masz tej czerwieni wargowej trochę, więc jest u ciebie więcej tego kontrastu, dlatego też w tej zimie wyglądałaś dobrze. Później mamy lato z podtypem jesieni.
No to jest właśnie ten typ najbardziej harmonijny, też bardzo niedaria wygląda, ale oczywiście nie ze wszystkich, nie we wszystkich. Ale te niebieskie są bardziej zgaszone, prawda? Tak, ale tutaj, no to z tej palety te niebieskie ok, ale na przykład te kolory kaki, no to już za bardzo Cię wymyją. To już są takie kolory właśnie pod jesień, które są harmonijne. Twoja uroda ma właśnie więcej kontrastu, trochę więcej tej zimy, więc no nie jest najgorzej, ale za bardzo zgaszone. Natomiast tutaj, na to z typem zimy, tutaj patrzymy, jak Twoja cera. No idealnie tutaj wygląda, bo te kolory są po prostu wyraziste. Czyli, co to znaczy? Lato z podtypem zimy, to znaczy, że niektóre kolory od zimy możesz pożyczać. Czyli te najciemniejsze, granaty, niektóre zielenie. Oczywiście zamiast czerni, bo jesteś latem, najlepszym wyborem będą ciemne granaty. W moim przypadku będzie to ciemny brąz, a nie czarny. Także my obie komu pasuje czarny, jakiemu typowi? Najbardziej kontrastowym, czyli zimy z podtypem wiosny, wiosny z podtypem zimy, najciemniejszej zimy, czyli zimy z podtypem jesieni, wszystkie najciemniejsze, najciemniejsze typy. Ale jeszcze chcę pokazać tutaj różnicę srebro czy złoto, bo tutaj też widać. Zobaczmy, co się dzieje, jak przekładam złoto. No i złoto powinno pięknie rozświetlić tutaj urodę. Trzymasz sobie? Tak, o, ja przyłożę teraz srebro. No, że dalej jest no dużo lepiej w srebrze. Nie była ziemia. Tak, więc jakbyś chciała nosić biżuterię, to lepiej srebrną, ale też kwestia jest taka, że jak jest delikatna biżuteria, to nie ma dużego znaczenia, ale na przykład Daria super wygląda w kryształach, diamentach, takich wiecie, diamenciki. Białe. Będzie pięknie w perle wyglądać. Ja na przykład źle wyglądam. Na mnie diamenciki wyglądają bardzo tandetnie, ja dobrze wyglądam w bursztynie, w złocie, tym solidnym. Natomiast Darii dużo lepiej w srebrze. Jeżeli chodzi o kolory włosów jeszcze, lato z podtypem zimy nie jest latem najjaśniejszym, więc na przykład skrajnie jasne kolory też odpadają, czyli na przykład platyna po całości od skóry głowy, no też nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale najgorsze będą, nie wziąłam perułek, chciałam peruki przywieźć, żebyście pomierzyły. Rude włosy będą najgorsze, ale pokażę Wam tutaj kolory lata, więc z tej palety na przykład no, odpadają nam te najjaśniejsze kolory, ale takie kolory, nawet kolory silver, jakbyś chciała kiedyś, takie pieczarkowe blondy też będą fajnie wyglądać, nawet coś takiego, ale najjaśniejsze... Czyli naturalne siwe też będą mi pasowały. Tak, kolory silver. Tutaj mamy paletę zimy, że masz podtyp zimowy, też sobie niektóre kolory możesz pożyczać, no to są właśnie te kolory. Szare, tutaj też nie widzę z daleka. Właśnie, przepraszam, takie właśnie szare, blondy, średnie, nic nie jasne, nic nie bardzo ciemne. Dobra, teraz wam pokażę różnicę, podasz mi te chusty, co są tu z czarnymi tylko, no. Pokażę wam różnicę, jak Daria wygląda w czarnym, który jest typowo zimowym kolorem, w porównaniu do granatów. Także przykładam czarny, proszę bardzo. Dobra, porównajmy sobie czarny do granatu, tutaj mam taki bardzo ciemny granat. Dużo lepiej. To prawda. I teraz jeszcze przyłożę inny niebieski kolor, który też będzie bardzo fajny, trochę inny odcień. On jest też typowo akurat letni. I tak, cera. I teraz, oj przepraszam, Jezu. I z powrotem na czarny. Zobaczcie, jak dużo lepiej w tym... To następny najlepszy, to prawda. Niebieski, Jezu, nie umiem, cały czas Cię uderza, mam astygmatyzm chyba. No bo nie ma, no zobacz. To prawda, mam golf jeden w takim tak? Kolorze, no. I tak, jest duża różnica. Tu jest też bardzo ładny kolor. W ogóle właśnie takie niebieskie kolory w różnych odcieniach. Ten jest taki zgaszony, też bardzo ładnie wygląda. Tutaj mam też taki kolor, który, jak on się nazywa, grey blue. Są w podobnej kategorii, ale też już jaśniejszy, też bardzo pięknie. Ładny. I tutaj oczywiście wszystkie błękity, jasne kolory, ja na to mówię kolor męskiej koszuli. Też. Dużo takich koszul niebieskich. No, bardzo ładnie. Także to są takie basiki. Tak. Czyli granaty niebieskie. I jeszcze może pokażmy pół na pół, który Ci niebieski najbardziej podobał. Ten trzeci. Trzeci. Tutaj. I jeszcze czarne. Raz czarny. No jest różnica. Jest. Jest różnica, bardzo ładny kolor. Teraz zobaczmy, podobałobyś mi żółcie. Zobaczmy żółcie. Typowy żółty. Jak myślę o kolorze żółtym i zamykam oczy, to jest żółty, który widzę przed oczami. Tak. Taki żółty, no żółty. To jest kolor idealny dla najcieplejszej jesieni albo dla wiosny. Także proszę.
Jest bardzo mocny. Już, a ja od razu widzę, że też ta cera jest od razu bardziej zaróżona. Mhm. Kolejny żółty, który nie będzie najlepszym kolorem. No tutaj. Tu widzę. Sakra. To jest oczywiście musztarda. Skrajnie ciepły kolor, który też nie... Na nas, a to wszystko no? Będzie słychać, nie możesz tak mówić, to co? Bo kamera to słucha. Ale jeżeli chodzi o lato, no to to też nie jest tak, że nie ma żadnego żółtego koloru, które lato może nosić, bo najlepszym kolorem dla lata będzie bardzo jasny, wybielony żółty. Zobaczcie, dużo lepiej to wygląda, jaśniusieńki. Prawie biały, więc to jest żółty, jakby ktoś chciał, jest chłodny i chce żółty, to to jest właśnie jedyny żółty, który właśnie dobrze będzie wyglądał, chłodny. No jeszcze raz przyłożę dla porównania tą musztardę. Lepiej ten jaśniejszy. Delikatnie wygląda. Taka lemoniada, kolor lemoniady. No. Może biele. Ciekawe, czy będzie widać różnicę. Bo tutaj mam właśnie... mam śnieżną biel, która jest oczywiście najlepsza dla zimy. Mam tutaj taką biel, która jest troszeczkę bardziej przyprudzona, złamana, ale nie na żółto. To jest typowa biel najlepsza dla, tak, dla lata. Albo w błękit. Bo nie jest bardzo czysta. Także tu jest idealna biel dla Darii. Jest bardzo inny ładny kolor mojej koszulki, nie tak, wiem, widać. No. Mhm. Tutaj jest właśnie śnieżna biel, która też będzie ok. Ale co będzie nie, najgorsze? Najgorsze to jest właśnie light warm beige. Czyli jeżeli chodzi o biele, to już nieciekawie. Kremowy kolor. Kremowy kolor, od razu widać też na cerze. Tutaj w lusterku bardziej widać niż w aparacie. Mhm. Że w tych dużo lepiej, w tych chłodniejszych. A tutaj też, to jest typowo ice zimowy blue kolor, ale też będzie fajny, bo jest chłodny. Jaśniutki, ładny. No. Aczkolwiek ten, który ty pokazałaś, ta biel jest lepsza. No najlepszy, no bo ona jest złamana taką właśnie szarością. Mhm. Więc dla lata też lepsze. Chcesz może podać? Teraz, czekaj, ja sobie tu pójdę. Jeszcze chcę wam pokazać brązy. Neutralne kolory. A. Czyli takie neutralne w sensie. Czyli jest jakiś brąz, który ja mogę nosić? Tak, właśnie chcę ci pokazać. Tutaj jest, ale najpierw pokażę taki typowo ciepły brąz. Medium golden brown, który będzie idealny dla wiosny i dla jesieni. Mm. Więc Darii na pewno lepiej w szarościach niż w beżach. Także teraz przyłożę ci szare. Lepiej. Ale pokażę ci teraz właśnie taki kolor, który się nazywa taupe. Czyli to jest coś pomiędzy szarością a brązem. To jest zimne, bo taupy też tak, są do konturu. Bardzo, zobacz. Mhm, ten ładny. W porównaniu do tego. Ten ładny. Dużo lepiej. Dużo lepiej. Więc to jest właśnie taki brąz, który jest... z domieszką szary, ale jeszcze mam bardzo fajny letni kolor. On się nazywa Rose Brown i to jest brąz, który ma róż. W sensie, o, zobacz, to nie jest ciepły, to jest taki właśnie, ma taki podton różowy w porównaniu do złotego. A propos niebieskiego, teraz mi się przypomniało, bo właśnie kojarzę, bo zamówiłam w zeszłym sezonie płaszcz z Zary błękitny i myślałam, że to jest mój kolor, a w ogóle nie był moim kolorem. Bardzo źle w tym wyglądam i to był taki błękitny, ale dla wiosny. Masz gdzieś wzornik z wiosny może tutaj? Może był za ostry, może był. Nie, właśnie był bardzo zgaszony. Takie... Czy nie wiem. No tu masz wiosnę. Może był zbyt morski. No, tak, morski. No. Czyli on był morski, dlatego to nie był mój błękit. Może był, no... No właśnie, bo nie każdy błękit jest błękitny. No w sensie, nie każdy błękit błękitowi równy. No brąz też może być różny, ale jeżeli chodzi właśnie o brązy, no to lepiej, żeby były właśnie chłodne. Czyli takie coś. Ładny. Na pewno lepszą zielenią będzie dla Darii taka zieleń. Uch, to jest akurat z palety zimy, ale na pewno będzie lepsza, zobacz. Uwielbiam taką zieleń. No. A w tej zieleni mam właśnie lnianą koszulę z Zary. Tu też jest kolor zieleni i taki mocniej kontrastowy. No. I wczoraj ją miałam na sobie do białych spodni i... Dobrze się czułaś? Mhm. No właśnie to są lepsze zielenie. Bo zobaczcie, ten jest po prostu zbyt ciepły i zbyt mdły. Czyli habrowy też będzie moim kolorem. Tak. Chociaż no? Tak. Granaty, wszystkie odcienie niebieskiego. Z typowo jeszcze takich letnich kolorów, to jest fajny kolor. Plum się nazywa, śliwkowy. Mocny. Ale jest chłodny. Też kiedyś lubiłam taki kolor. Zobacz, fajnie. Do ciekawy czasu, kiedy moja ciocia powiedziała, że, ksiądz. Że taki kolor nosi tylko ksiądz na pogrzeb.
A nie na Wielkanoc? Na pogrzeb. Na pogrzeb? No to amen. Bardzo ładnie mi wyglądasz. Kolejny super kolor dla lata. To jest akurat z potypem zimy, bo to jest akurat zimowy kolor. Fuksja. I to też się tyczy pomadek. Że wiem. Pomadka fuksja. A tu też... akurat ja próbowałam te kolory, ja nie czuję się. Mimo, że lubisz. Dobrze, ja jakby wiem. A watermelon to jest taki typowy kolor letni. Coś pomiędzy czerwienią a różem. Zobaczmy. Nie? Wolisz błękity. No i to jest właśnie to. No i to jest spoko. Nie wszystkie kolory są dla każdego. Wiesz, założyłabym, ale... No. Jeszcze jest taki różowy. Jeszcze z ostatnich róży. I tak naprawdę Daria ma całą paletę do wyboru, do koloru. Ważne, u Ciebie tak, priorytet fajne. Jest fajny. Właśnie widzisz, że jest tyle róży. Po prostu trzeba znaleźć. Zimne. Daria się musi po prostu kierować tym, żeby te kolory były chłodne. One mogą być mniej lub bardziej nasycone, ważne, żeby były chłodne. Najgorzej będzie wyglądać w musztardzie i w pomarańczu. Więc, jeżeli chodzi o koloryzację Darii, jeszcze Wam pokażę. Wow! No, niebieskie ci ładnie. Daria ma naturalne włosy tutaj od góry, ale zaszalała sobie niedawno i sobie zrobiła refleksy. No i co? Ważne jest, żeby te refleksy były chłodne. Więc Daria ma właśnie refleksy naturalne w chłodnym odcieniu. I sobie je po prostu tonuje. Więc ważne, żeby nie były rude, tak. Żeby nie były jakieś mocno karmelowe, tylko żeby były jaśniejsze, ale żeby... Czyli też fioletowy szampon jest dla mnie tak. Od czasu do czasu. Tak. No, także tak przebiegała analiza kolorystyczna Darii na żywo, tak zimne naprawdę. Kolory, tak. Zimne kolory, więc Daria jest latem z podtypem zimy. Zobaczcie jeszcze, jak ja w tym wyglądam. Właśnie chcesz sobie pomierzyć inne palety też? O matko. Ja się gubię, a tych nie przykładałeś. No bo to są biele, no. W kamerze nie widać różnicy. No, ale na żywo jest widać. Niestety nie zdążyłyśmy nagrać zakończenia, bo miałyśmy w planie jeszcze makijaż, żeby się pokazać, żeby Daria się pokazała w całości, już zrobiona powiedzmy na chłodne lato. No ale niestety żyćko nam trochę plany pokrzyżowało, ale mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do kciuka w górę i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa, pa!